No dobra, lecimy z tematem, żeby zdążyć przed końcem niedzieli. Dzisiaj tak mi podchodzi, tak przynajmniej u nas dzisiaj gdzieś mi wybrzmiało z rana, taki pomysł na tak zwaną cytrynę. Dlaczego na cytrynę? Cytryna ma to do siebie, a szczególnie w tym czasie, gdzie jesteśmy takim około przeziębieniowym, infekcyjnym, gdzie za chwilę się zacznie kichanie, prychanie, o ile już się nie zaczęło, o ile cię już nie ścięło, to najczęściej stosowanym właśnie jakimś takim ożywiaczem, biotykiem, dostarczalnikiem witaminy C jest właśnie cytrynka. Albo daję kopa do herbatki, a jeszcze lepszego kopa, co polecam, kilka kropli do espresso porannego, gdzieś do kawki, wzmacnia. Ma trochę przełamany inny smak, ale daje po kopycie zdrowo. I tak to dzisiaj sobie myślę, że hasełko tej cytryny dlaczego? No bo tak dbamy o to, żeby się teraz zabezpieczać na różny sposób, żeby zabezpieczyć swoje zdrowie, żeby nie pójść na L4, bo nie zawsze można, żeby nie wyskoczyć na początku ze szkoły, żeby nie opuścić na początku wykładów, jak się rok akademicki zaczął. Z tych różnych powodów no człowiek szuka gdzieś tam ratunku. Wjeżdżają te wszystkie imbiry, kurkumy, czosnki, chociaż może to najbardziej gdzieś unikane z racji na społeczne kontakty. No ale tak jest, że tak czy inaczej próbujemy się zabezpieczyć, zadbać, wykluczyć, uchronić. I to wszystko dotyczy jakby naszego tego życia tutaj, tak? Najpierw zdrowia, bo z tym się wiąże cytryna, ale jak próbujemy się też zabezpieczyć, nie wiem, przed tymi cenami, które szaleją i na pewno nie wyhamują za szybko, bo rachunki za prąd zaraz dadzą nam zdrowo po tyłku, ogrzewanie, wszystkie inne rzeczy, które wjeżdżają właśnie na parapet i na parkiet naszego życia. Szczególnie ci, którzy te rachunki przelewają i za nie płacą, chyba że ktoś ma sponsora. Ale tak jest, że próbujemy się uchronić też swoje oszczędności, to wszystko co jest. A może przyjść taka powódź jak na południu i wszystko naraz leci. I nie ma nawet nadziei na to. Ostatnio mój serdeczny przyjaciel Tomek, którego pozdrawiam, leśniczy, zebrał dwójkę swoich przyjaciół, razem jeszcze z panią leśniczy, z Łukaszem Leśniczym, pojechali do Lądka Zdroju, żeby przez kilka dni być z tymi ludźmi ręka w rękę. Podziwiałem to, że kobieta trzyma w ręce młot pneumatyczny z płetwą i struga stary, zalany, przesączony tynk z kilku pięter i nie ma tam lekkiej gry. I Tomek podzielił się taką sytuacją, gdzie mówi, że wraca stamtąd ze zdobyczą, oczywiście w cudzym słowiu. Otóż wyłowił twarz Jezusa w takim starym, już zbutwiałym ornamencie drewnianym, czyli w takiej ramie, która już się rozlatywała. I twarz akurat Jezusa, który jest taki biało-czarny, leciwy, nie wiem ile tam setek lat miał, ale właśnie w koronie cierniowej. Bo często jak się ludzie pytają, jak to jest, kiedy próbujesz zabezpieczyć swoje życie, a wszystko ci za jednym rąbnięciem poszło, to często wieszamy to na Bogu, że to Jego wina, czemu On nie zareagował, nie mógł tego zrobić. No bo były niedopatrzenia chociażby, tak? Bo można było parę rzeczy po prostu po ludzku ogarnąć i wcale ci ludzie nie musieliby cierpieć. Bynajmniej nie wdaje się w żadną politykę czy rozgrywki jakby tutaj medialne, takie czy inne, no ale to rozum podpowiada temu, kto z niego korzysta. I teraz ta cytryna, o której zacząłem, to jest takie pozwolenie wycisnąć siebie albo też wycisnąć kogoś. I próbujemy to swoje życie, jak to czasami się mówiło gdzieś tam za dzieciaka, mnie przynajmniej tak pamiętam, że utkwiło takie powiedzenie, że wyciskaj swoje życie jak cytrynę, czyli korzystaj z tego życia ile tylko się da. Ale dokąd? Bo wyciskaj to życie, ale tylko doczesne, czyli do czasu. Do jakiego czasu? Co jest tamą tego czasu, co jest tą barierą, że ją przekraczasz i potem już final countdown, jak to kiedyś Europe śpiewało, ostatnie odliczanie, i game over, jak w grze komputerowej u młodych. Tylko, że tam kolejnego levelu nie można wcisnąć i nie masz escape, że jeszcze raz życie sobie odpalasz, tylko jest game over i właśnie każdy z nas prędzej czy później trafi na cmentarz. Jak sam nie pójdzie, to go przyniosą, czego my jesteśmy najlepszymi świadkami. No i teraz zmierzam do tego, że tak dbamy o to doczesności, o to życie, że nie tylko tam zbieramy hajsy czy inne sytuacje, ale z tego tytułu
mocno główkujemy na różne sposoby, żeby chociaż chwilę z tego życia pożyć, tak bym powiedział, tak? Ile życia jest w życiu? A ile życia jest w życiu, to nie świadczy o tym, ile masz, tylko kim jesteś. I dzisiaj, jak przychodzi ten młody chłopak, bo tak mówią, że młody chłopak, ale tak naprawdę tam jest tylko wzmianka, że od młodości wypełniał wszystkie przepisy. Wcale nie wiemy, czy jest młody, ile on tam ma lat. Ale przychodzi facet, który mówi, od młodości żyłem według tego, co mi powiedziałeś. To, wszystkie tam prawie 10 przykazań zestrzelił. Mówi, ja to wszystko wypełniałem, to tylko powiedz, jak osiągnąć życie wieczne. On się nie pytał o życie doczesne, czyli tu. Nie pyta się, jak dostać kredyt na mieszkanie. Nie pyta się, jak być zakwalifikowanym na kredyt. Moi przyjaciele w Zamościu właśnie drżą o to cały tydzień już ponad, żeby dostać dla siebie, dla twoich dzieci kredyt, żeby móc po prostu się chociaż raz w godne warunki gdzieś prowadzić i cały czas się nie martwić tym, że nie masz za co zapłacić rachunków, że nie masz za co zapłacić po prostu podstawowych rzeczy, żeby chociaż na chwilę był oddech. No taki mamy klimat. I teraz, mówię to nie bez kozery, dlatego że no raczej większość z nas nie zaliczy się do tych ludzi, o których dzisiaj Jezus mówi, że bogaczom trudno jest wejść do Królestwa Niebieskiego czy Bożego i lepiej tam temu wielbłądowi rąbać przez taką szczelinę, która nazywała się w skałach uchem igielnym. Jemu łatwiej będzie się przycisnąć niż tym, którzy mają. No bo umówmy się, no ile tam zer i PLN-ów byś nie miał czy nie miała, to jakby się ktoś zapytał, no czy jesteś w stanie zrezygnować z pieniędzy, nie wiem, z pensji, czegokolwiek innego, zostawić to wszystko, tak jak jemu powiedział, brakuje ci tylko jednego. Zostaw to, co masz, rozdaj ubogim i dawaj za mną. Ale on na początku do niego mówi, nauczycielu. Nam, nauczycielu, kojarzy się przeważnie, tak? Z nauczycielami ze szkoły, z nauczycielami jakiegoś zawodu, gdzieś w szkołach branżowych, zawodowych, technikach i tak dalej. Ale rzadko na pamięć nam przychodzi taki nauczyciel życia. To mogła być osoba, która jak Faustyna Kowalska, jak Helena Kowalska nie skończyła podstawówki. To może być osoba, która nie skończyła, nie wiem, gimbazy. To będzie osoba, która nigdy studiów żadnych nie podjęła, a miała taką mądrość życia, że tego na żadnym uniwerku, na żadnej habilitacji, na żadnej profesurze berwelderskiej, jakiejkolwiek indziej, nie jesteś w stanie osiągnąć. I myślę sobie dzisiaj tutaj, że czasami takich ludzi też chcielibyśmy, żeby chociaż z tej cytrynki ich mądrości tam nakapało, z 2-3 krople, chociaż żeby chociaż tyle mieć mądrości życiowej, co te osoby. I tego ci życzę, żebyś takie osoby kiedykolwiek w życiu spotkała i spotka. Natomiast bogactwem człowieka jest to, kim ty jesteś, a nie ile tam ci szeleści, nie? Czy przesuwa się na koncie, albo z tego konta zjeżdża. I teraz fajnie się gada, tak? Jak masz za co żyć, a jak nie masz za co żyć, albo ci się naprawdę robi gęsto, no to co? Wyjechać za granicę, zostawić to wszystko, zostawić rodzinę, zostawić małżeństwo, znowu tam wracać? Nie wiem, pracować gdzieś hen daleko po to, żeby tylko po prostu, żeby co? Nie? I każdy z nas ma swoje parametry. Natomiast dzisiaj to wcale ta gadka Jezusa nie jest o tym, że źle jest być bogatym. Często Jezusowi to jakby zarzucano w czambuł, że jakby tępi bogatych. No nie, to chodzi o to, że możesz mieć, nie wiem, góry hajsu, czy jak teraz obiegła taka informacja medialna, internet, że porządkując gdzieś tam tereny powodzianów, znaleziono, i to chyba nie fake news, znaleziono jakąś tam torbę z ilomaś tam grubymi euro, tak? No i teraz, co ja bym nie znalazł, czego bym nie kupił, na co bym nie przeznaczył i tak dalej. Los szczęścia, czy graj do skutku graj w totolotka, tak? Ale nie musisz mieć ruletki, w której, nie wiem, wrzucasz hajsy, tylko marzysz, żeby ci się samo, nie wiem, urodziło, czy samo się wylosowało. Jezus dzisiaj mówi o wiele bardziej ważnej rzeczy, czyli eksponuje tego chłopaka, który przychodzi, jak zadaje pytanie o to życie wieczne, czyli co będzie po śmierci, czy jesteś w stanie obronić, tak zachować swoje życie doczesne, żeby nie tyle zarobić, ale żeby mieć gwarant tego, że będziesz żyła i żył po śmierci. I że będziesz w Królestwie Niebieskim. Teraz jak przed tym się zabezpieczyć, żeby nie stracić tego wejścia do Królestwa Niebieskiego, żeby nie było tak, że staniesz, a Jezus powie, sorry, ale byłeś na mszy w niedzielę, byłeś na nabożeństwach, podpisywałeś indeks, Bóg wie po co, bo co, bo ksiądz kazał?
dawałeś na tacę, no to co? Powinno być z automatu wejść. A to jest tylko jakiś szczyt religijności. To są tylko jakieś farmazony religijne. Z całym szacunkiem przepraszam, jak cię dotknąłem, ale całe życie można tak chodzić do kościoła i to nie ma nic wspólnego z byciem uczniem takiego nauczyciela. Bo jak ktoś zostanie uczniem takiej osoby, która przekazuje mądrość życiową, to ogarnie swoje życie. To sobie za przeproszeniem nie spieprzy życiorysu. To nie wejdzie w jakieś sytuacje i takie pokusy, żeby hajsik najmniejszym wysiłkiem w oparciu o łopatę, żeby pójść dalej po prostu i żeby to wszystko cyknąć, tak? Niech to wyciskanie tej cytryny w tym tygodniu będzie takie z uwagą, skorzystania ze swojego życia, z dbania o swoje życie, zabezpieczania się przed utratą tego swojego życia, ale zobacz, jak zabezpieczyć swoje życie przed utratą życia wiecznego. On odszedł nie tylko zachmurzony, ale ten facet odszedł zgorzkniały. My nie wiemy, jakie były dalsze losy. Czy wrócił do Jezusa? Nikt tego nie odnotował. Czy poszedł sobie gdzieś tam i mówi, dobra, no przynajmniej skorzystam z tego życia. Trzeba z tego życia korzystać. No tak młodzi żyją dzisiaj, nie? Że trzeba wykręcić to życie na maksa, albo w kogoś w tym życiu jeszcze trzeba wykręcić na maksa. A jak już zostałeś, czy zostałeś wykręcony, to wiesz, że albo chcesz tak żyć, żeby kogoś, kto nawet nie jest winien, też wykręcić, żeby poczuł, jak go bolało, jak ciebie bolało, albo już nigdy w życiu nie dasz się wykręcić, no bo się będziesz bał w ogóle jakichś tam kontaktów. I tego ci życzę, żebyś miał odwagę wycisnąć swoje życie jak cytrynę, ale żeby smak z tego został w ludzkich sercach, a nie na ludzkich kątach. A jak już masz, to się podziel. Więc daj dychę. Niech Cię błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn, Duch Święty. Amen. Idę na obchód podzielni.